Na gorąco ciężko cokolwiek powiedzieć, bo powiem szczerze, że jestem bardzo zdenerwowany. Nie chciałbym wypalić czegoś, co później bym żałował. Na pewno nie jesteśmy pocieszeni, bo przegrywamy mecz, który nie mogliśmy przegrać. Przed meczem sobie założyliśmy, że tutaj tylko nas interesują 3 punkty. Niestety boisko zweryfikowało to i wracamy do Kielc z zerowym dorobkiem punktowym. A wszyscy widzieliśmy, że no, mecz na własne życzenie nam źle zaczął, bo nie można mieć pretensji do sędziego, który pokazał rzut karny i czerwoną kartkę. To my wyłożyliśmy się po raz kolejny strasznie na boisku i no, nie może być tak, że w piątej czy tam trzeciej minucie popełniamy z naszego całego fragmentu gry taki błąd, że no, mecz później źle dla nas układa i trzeba gonić wynik. Bramka do szatni, tak można powiedzieć, chyba dodała wam trochę wiary, bo początek drugiej połowy wyglądał całkiem przyzwoicie. Czy na pewno nie było łatwo, tak? No bo zdajemy sobie wszyscy sprawę, że jak się gra w takim upale o jednego zawodnika mniej, no to gdzieś tam luki na boisku są, tak? I trzeba było troszkę więcej zdrowia zostawić niż normalnie, więcej determinacji i jeszcze więcej zaangażowania w to wszystko włożyć. Natomiast problem jest tego typu, że tak naprawdę my mieliśmy sporo takich sytuacji, może nie stuprocentowych, ale gdzieś tam, gdzie zabrakło troszkę determinacji, trochę farta i może ten wynik by się inaczej ułożył, ale no, tak jak mówię, z drugiej strony takie tłumaczenie, że jesteśmy nieszczęśliwi, no to też no, nie może być tak, że będziemy na to zganiać winę. Problem jest w nas samych, że no, nie możemy takich błędów kardynalnych popełniać, bo widzę w drugiej połowie bodajże nie oddał celnego strzału do bramki, tak mi się przynajmniej wydaje, a bramkę kapitalnie się zachował napastnik gospodarzy, my nie wiem, dwóch naszych zawodników, czy nawet trzech było obok, nikt nie zablokował strzału, Aleks gdzieś tam też po ręku dostał i piłka w siatce. Jak ty oceniasz tę sytuację z trzeciej minuty? Bo nie macie pretensji do Zbyszka Małkowskiego, bo trochę atakował się junior. Nie mamy pretensji do Zbyszka, jesteśmy zespołem razem, przegrywamy razem, wygrywamy i tu absolutnie ja jako kapitan mogę powiedzieć, że nikt nie powiedział Zbyszkowi złego słowa. Od tego jest trener, od wyciągnięcia wniosków. Chciał ratować sytuację. Kaczmar też to umiejętnie wykorzystał, bo upadł, mógł strzelać, ale upadł i rzut karny, czerwona kartka. Gdzieś tam w podświadomości na pewno to miał, że będzie im się łatwiej grało, a więc no, my mogliśmy jeszcze ten mecz wygrać, a więc mogliśmy nawet w dziesiątkę tutaj pokłócić się o 3 punkty, a jak nie, no to chociaż zremisować to spotkanie. Natomiast no, tak jak powiedziałem przed chwilą, boisko to zweryfikowało i niestety wracamy do Kielc zerowym dorobkiem. Ten początek rozbił nasz pomysł na dzisiejszą grę. Trener musiał to na szybkości wszystko skorygować i wyglądało to naprawdę fajnie. Mieliśmy sobie zagrać, nie stracić bramki i czekać na swoje okazje i tak też się stało. Zdołaliśmy wyrównać i tak na dobrą sprawę widzę, w nas się niczym nie zaskoczył i to my byliśmy bliżsi strzelania bramki w drugiej połowie, bo naprawdę mieliśmy po tych stałych fragmentach kilka fajnych sytuacji. No ale co, no, w momencie, kiedy mogliśmy strzelić bramkę, to ją straciliśmy i tutaj naprawdę już ciężko było odrabiać, tym bardziej, że no tak jak mówię, od praktycznie cały mecz grać w 10 w takiej temperaturze to jest naprawdę ogromny wysiłek i też chwała wszystkim za to, że podjęli rękawice i tutaj walczyli do końca, ale myślę, że mogliśmy się troszeczkę lepiej i bardziej odpowiedzialniej zachować przy tej drugiej bramce. No, przynajmniej jeśli nie udałoby nam się tutaj wygrać, to powinniśmy zremisować. No wiadomo, czego zabrakło. Zabrakło jednego zawodnika. Nie był on tylko i wyłącznie Zbyszka, naszego ustawienia, bo gdybyśmy nie dopuścili do tej kontry, to byśmy grali w 11 i ten mecz był na pewno do wygrania, bo jak było widać, w 10 mieliśmy swoje sytuacje i czasami nawet potrafiliśmy prowadzić grę, to tak naprawdę szkoda tego meczu, no i trzeba się klepnąć mocno w pierś, trzeba tam troszeczkę potrząsnąć szatnią i coś zmienić, i wiadomo, żeby, no bo to nie może tak wyglądać, że my tak mecze przegrywamy. Można się tutaj usprawiedliwiać, że graliśmy w 10, ale mogliśmy ten mecz też i wygrać.
Patrząc na drugą połowę, już wydawało się, że byliście lepszym zespołem, byliście bliżej zdobycia bramki, która dałaby wam nawet prowadzenie, ale niestety zabrakło czegoś znów w obronie. No widzę w stworzu praktycznie tylko dwie sytuacje. Tutaj tą bramkę, gdzie strzelili, naprawdę praktycznie z niczego ta bramka padła, i druga sytuacja tutaj, co Sobolek popełnił mały błąd, no ale to wiadomo, zmęczenie dało znać o sobie i chyba absolutnie do niego pretensji o tę sytuację nie mamy, ale tutaj my mogliśmy prowadzić gol, naprawdę dzisiaj dobre spotkanie rozegrał, mógł strzelić drugą bramkę z wolnego. Jowa też dobrze uderzał, także ten mecz był nawet i do wygrania, nie mówimy tutaj o remisie. Wiadomo, nie jest to łatwe, bo dobrze widzieliśmy, że ten mecz jest do wygrania, a my po prostu sami sobie jesteśmy winni.